Druga ekipa to jest miasto, tak? Jeżeli dobrze widzę. Za nimi GKS Gardozja Gardozy. Chciałbym przywitać wszystkich zawodników, którzy tak licznie dzisiaj przyjechali na nasz turniej. Trenerów, kibiców, rodziców i chciałbym też serdecznie powitać jedną ekipę z zagranicy, z Danii. Welcome to team from Denmark. Możemy gościć rodzinę pana Boreckiego, który do dzisiaj to przed moimi oczyma pchnie swoim krawatem, żeby znaleźć z Gdańska w tym korku już wtedy na trening i który wychował tak wspaniałych zawodników i dał szansę temu miastu. Żeby trener mógł swoją pasję spełniać, realizować, to muszą być tacy młodzi ludzie jak wy. Dziewczęta, chłopcy, zapaleńcy zapasów. Żukowo ma to szczęście, że tych zapaleńców jest sporo.